Szacuje się, że do 2050 roku zapotrzebowanie na żywność wzrośnie dwukrotnie. Jednocześnie coraz wyraźniej zdajemy sobie sprawę z faktu, że hodowla zwierząt na pożywienie jest zbyt dużym obciążeniem dla naszej planety. Jeszcze parę lat temu dla wielu z nas wydawało się niemożliwe zastępowanie białka zwierzęcego jedzeniem owadów. Najnowsze badania pokazują jednak odwrócenie tego trendu. Badania wskazują, że do 2023 roku wartość rynku jadalnych owadów może wzrosnąć nawet trzykrotnie. Owady przeznaczone do jedzenia są coraz bardziej doceniane. Suszone owady są źródłem cennych wartości odżywczych, a ich hodowle są znacznie bardziej zrównoważone niż tradycyjne metody produkcji drobiu, wieprzowiny czy wołowiny. Jednym z bardzo popularnych i tanich w hodowli owadów jest mącznik młynarek, chrząszcz z rodziny czarnuchowatych, a właściwie jego larwy. Badania wykazały, że wartość energetyczna 100 g mącznika to aż 247 kilokalorii, co jest znacznie wyższym wynikiem niż wartość energetyczna 100 g wieprzowiny, wołowiny czy drobiu. Hodowla owadów wymaga niewiele wody. Według opublikowanego w 2013 roku raportu FAO, już w 2025 roku prawie 2 miliony ludzi będzie żyło w regionach cierpiących na niedobory wody. W 2004 roku szacowano, że rolnictwo jest odpowiedzialne za 70% zużycia słodkiej wody, a wyprodukowanie 1 kg białka zwierzęcego pochłania od 5 do 20 razy więcej wody niż produkcja białka roślinnego. Do wyprodukowania 1 kg larw mącznika potrzeba jedynie 23 litrów wody, podczas gdy do uzyskania 1 kg wołowiny zużywa się aż 112 litrów. Hodowla owadów emituje niewielkie ilości gazów cieplarnianych. W porównaniu do produkcji mięsa różnica jest ogromna. Prażone larwy mącznika są chrupiące, mają lekko orzechowy posmak. Niektórzy porównują go także do prażonego słonecznika. Można spróbować ich jako przekąski lub posypać nimi sałatkę. Larwy mączników można także zmielić na mąkę i wykorzystać ją do przygotowania wypieków, na przykład babeczek. Zastąpienie części mąki pszennej mąką z mącznika podwyższy wartość odżywczą wypieku, nie wpływając jednocześnie na jego smak. Jeśli nie udekorujecie babeczek larwami, tak jak my to zrobiliśmy, prawdopodobnie wasi goście nie zorientowaliby się nawet, że zjedli owady. Skąd taka popularność mącznika młynarka? Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności wydał pozytywną opinię na temat larwy chrząszcza mącznika młynarka jako nowego produktu spożywczego. W internecie możemy znaleźć coraz więcej produktów z jadalnymi owadami. Oprócz mącznika w różnych postaciach można też zamówić świerszcze czy szarańcze. Prawdopodobnie wciąż dla wielu osób przekonanie się do jadalnych owadów wiąże się ze sporą barierą. Jednak w wielu częściach świata jest to codziennością. W różnych zakątkach globu je się na przykład prażone mrówki, szaszłyki z larw motyli, smażone tarantule, placki z komarów czy ser z żywymi larwami. Zmiana klimatu jest bezsprzecznym faktem. Możemy więc spodziewać się, że w całkiem niedalekiej przyszłości owady wejdą na stałe do naszych jadłospisów. Bądźmy otwarci na zmiany.